Dzień dobry! Kanał Płaska Ziemia dzisiaj. TikTokerzy to kretyny. We're told that the sun is a massive ball of burning gas 93 million miles away. Tak. But if that were true, then all the light that arrives here would be parallel, because it's so far away. Jakby promienie słoneczne to jest fala. Podlega zjawisku odbicia, przechodząc przez ośrodek o innym współczynniku załamania światła. Teraz tak, atmosfera ma inny współczynnik niż przestrzeń kosmiczna. Przechodząc, zmienia się kąt, okej? Okay? Ja się zastanawiam, co podtrzymuje tą wielką głębię, albo co podtrzymuje te fundamenty Ziemi. Żubr! Żuber! I bo ja byłem na Księżycu i tam były żubry. Są podwieszani na sznurkach, żeby kurwa podczas nagrań nie wyglądać jak idioci, kiedy im suty będą wystawać, jak mi! Czy wiesz, z jaką prędkością Ziemia krąży wokół Słońca? Tak. 66 600 mil na godzinę. Myślisz, że ta liczba to przypadek? Tak? Że znajduje się tu 666? To nie przypadek. Ponieważ model globu to kłamstwo. Ziemia jest płaska. I szatan jako ojciec tego kłamstwa... SZATAN! SZALTAN! ...zoom up to Mars and you'll see they are... lights. They are... stars. Hence all the intelligent pre-Copernican... Tak, tak. Rób zoom cyfrowy obiektu i czepiaj się do tego, że ma na tyle słabą jakość, żeby uważać, że to nie jest planeta. Tysiące magicznie krążących wokół nas aluminiowych puszek, unoszących się w przestrzeni kosmicznej, to wszystko jest animacją, dopóki jedna nie spadnie niedaleko ciebie. Na całym świecie zgłoszono wiele przypadków rozbitych satelitów. Tylko że problem jest taki, że one spaliłyby się w ziemskiej atmosferze, ponieważ tarłyby o cząstki powietrza i przy tej prędkości paliłyby się w atmosferze. Halo? Więc zapnij pasy, trzymaj się, gdyż Houston, mamy problem. Jest poważny problem z błękitną kulą. Powiększę tutaj i pokażę ci, gdzie leży ten problem. To wszystko są składane obrazy, gdzie nie są zbyt dobrzy w Photoshopie. Ale jeżeli chcą ci zrobić zdjęcie w takiej jakości, która byłaby, to muszą nakładać na siebie obrazy. Bo używają opcji kopiowania, aby duplikować chmury. Ta chmura jest kopią tej. Widzisz te kształty? Bo większość z was uważa, że zdjęcie tej kulistej ziemi, co nie? Czyli to zakrzywienie, które możecie zobaczyć w rogu. Że oni to sobie dolepiają, co nie? Jakby w Photoshopie, za pomocą filtru kamery RAW, możecie odpowiednio ustawiając parametry, ogarnąć to, czy obiekt jest wklejany, czy nie. On tego nie robi. Temu balonowi udało się znieść na prawie 37 km. Przy tym, że nie ma Żeby dopiero zauważyć jakąś taką poważniejszą krzywiznę Ziemi, też tak... To bycie satelitą geostacjonarną byłoby w porządku, co nie? Ja sam pokazywałem w poprzednim odcinku jeszcze. W takim razie co z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Zobacz, spójrz, co on tam chwyci za chwilę. O! Co on tam chwycił? Tak dyskretnie, co on tam tak dyskretnie chwycił? Jak myślisz? Uprząż. Spójrz na tego w czerwonej koszulce. Widzisz wypuklenia? Tutaj... Nagrywacie film na YouTube'a. Na internet. Podwija wam się koszulka, na przykład tak jak mi teraz. Nie chcecie tego. Dlatego stosujecie takie coś. Również wpadka. Słońce nigdy nie wschodzi ani nie zachodzi. Jest to iluzja optyczna wyznaczana prawami perspektywy. Czy w związku z tym nie wyglądają pory roku na płaskiej ziemi? Te odważne dusze dokonały czegoś nie do pomyślenia. Polecieli na Księżyc, wylądowali, postawili swe pierwsze ostrożne kroki i umieścili amerykańską flagę. NASA wysłała na Księżyc wiele załóg w następnych misjach Apollo. Udało mi się nawet sfilmować Apollo 17 opuszczającego Księżyc. Popatrz. Zjawisko odrzutu, baranie, i z tego co pamiętam w poprzednim odcinku, poczekajcie, on uważał, że to jest Apollo 11. To jest ten sam gość. Jest to relacja załogi opuszczającej, zostawił. Kto tam pozostał, żeby sfilmować ten odlatek? Łazik! Organizujesz misję za kilkanaście miliardów, nie przewidziałeś tego, żeby w ten sposób streamować sobie. Nie! Mówi nam, iż nasze Słońce jest oddalone o 150 milionów kilometrów od Ziemi.
i że jest 109 razy większe od Ziemi. Jednakże amatorski materiał z balonów chmura udowadnia, że Słońce nie jest 150 milionów kilometrów stąd, ani że wcale nie jest większe od Ziemi. Widzisz ten rozświetlony obszar pod Słońcem? Nazywany jest hotspotem. Nie byłoby możliwe się utworzenie tego hotspotu, gdyby źródło światła było tak daleko. Ale taki efekt powstaje, kiedy kąt padania jest równy kątowi odbicia. O to jak możliwe są zaćmienia Słońca i Księżyca. Model heliocentryczny kompletnie zawodzi, gdy zbadasz zaćmienia Księżyca. Słońce i Księżyc muszą być z grubsza podobnego rozmiaru, by uformowała się aureola zaćmienia Słońca. Jak? Patrzcie. Zasłoniłem wam mój telefon. Wow! No, jakby poruszałem się po okręgu, siła odśrodkowa, no... Policzę wam, z jaką prędkością musisz się poruszać, żeby tak coś zrobić. Po pierwsze, poruszacie się po okręgu, czyli działa na was siła odśrodkowa FOD. I teraz tak, ta siła odśrodkowa jest formą siły nacisku. Siła nacisku powoduje powstanie siły tarcia, która ta siła tarcia musi zrównoważyć ciężar samochodu, więc warunek zadania Q równa się T. To jest M razy G, T to jest mi razy N, mi F o D. No bo siła nacisku, to jest siła odśrodkowa, to forma siły nacisku. Wy możecie często w szkołach spotkać F, ale F to jest dla mnie częstotliwość, mi to jest dla mnie współczynnik tarcia. Czyli MG równa się mi MV kwadrat na R. Skracam M-kę mnożę obustronnie razy R. Dzielę przez mi. Przyjmując za promień tego okręgu 10 metrów, macie 80 km. Mam dziewczynę! Na razie nie piszcie! Jak coś się zmieni, to będę krzyczał na filmach. Ale dzięki, że się staracie dla mnie. Kojarzycie, że główny wymiar, w którym dzieje się akcja, nazywa się C-137. I ta nazwa nie jest przypadkowa. No bo jak zamiast C napiszecie dwójkę, to już wszystko się wyjaśnia. A mi kurwa nie wyszło, powinienem Zenka Martyniuka puścić. Podłamałem się. Psychicznie nie wytrzymuję tego wszystkiego. Muszę odpocząć tego wszystkiego w jakiś sposób. Zarazowe wpięcia, koszt 200 zł. Takie gniazdko ma 230 watów. A to waży 50 km na godzinę. 100% real, no scope. Kochane, moc jest w watach. Moc to jest generalnie praca, ciepło, cokolwiek z dżulami przez czas, czyli cokolwiek z sekundami. Napięcie natomiast, czyli wolty, to jest różnica potencjałów, różnica elektronów, można powiedzieć, ok? Czyli w skrócie machnęliście jedno z drugim, a po drugie taka ładowarka, czyli coś rzuconego właśnie do kontaktu, niepodłączonego do czegoś, można potraktować jako akumulator w stanie jałowym, czyli znikomej ilości prądu. Ahmad Halil, jordański nauczyciel matematyki, niesie kaganek oświaty także w wirtualu. 32-latek tłumaczy w mediach społecznościowych zasady, jakimi rządzi się królowa nauk. A to co, kurwa? Chuj!